Diabeł nie wierzy, że ktokolwiek z nas szczerze kocha Boga. On uważa, że Go potrzebujemy i jesteśmy w tej relacji z Nim tylko ze względu na to, co możemy z niej wynieść. Nie wierzy, że jesteśmy w tej relacji po to, aby stać się bardziej na Jego obraz i podobieństwo. I On chce to udowodnić, dlatego przychodzi z presjami, z ciśnieniem, aby udowodnić, z czego tak naprawdę jesteś ulepiony. Jemu nie przeszkadza to, że nagle coś Cię bardzo zachęci, ponieważ wie, że to może być dowód na to, że może być Ciebie łatwo bardzo zniechęcić. To może być dowód na złe motywy Twojego serca, które wszystkie rzeczy bierze do siebie. Nie sądzę, że on czuje się zagrożony tym, że ludzie chodzą do kościoła. Proszę, nie zgorszcie się tym, ale myślę, że nawet czasem on ludzi pociąga do kościoła, ponieważ ludzie mówią, doświadczyłem tego, wiem, z czym to się je, kupiłem koszulkę, a ich serce wewnątrz umiera. On nie boi się tego, że ludzie pojawiają się w kościele, ale panicznie boi się, kiedy ktoś zaczyna przypominać Chrystusa. Boi się ludzi, którzy zachowują się, jakby nic się nie stało, kiedy on ich zaatakował. Słuchajcie, głoszę dzisiaj świetnie i mam nadzieję, że rozumiecie to, o czym mówię. Mój pastor, kiedy głosi w ten sposób, siada w pierwszym rzędzie i mówi: głoś tak dalej, bracie, to jest świetne słowo. A potem wchodzi z powrotem na scenę i głosi dalej. To jest mega śmieszne. Czuję się, jakbym był tak daleko od was, przyjaciele, w pierwszym rzędzie. Tak daleko. Nie mogę zrobić tego, co on, bo pierwszy rząd jest za daleko. Ale wracając, mówiłem wam o moim synu. Cały się trzęsie, szlocha, pyta się, czy mogę wejść do środka. Ja mówię, oczywiście. Widzicie, to całkowicie go pozamiatało. Ponieważ mimo tego, że słyszał to, o czym głoszę, pomimo tych wszystkich rzeczy, których mu udzielałem, teraz on może doświadczyć tego, że ja naprawdę tym żyję. Ten moment jest kluczowy. Mówicie mi, ale no my wszyscy popełniamy błędy, bracie. Ja nie daję sobie nawet tej możliwości w mojej głowie. Wiecie, ja po prostu nie żyję w potępieniu. Kiedy popełnię błąd, moje życie nie rozsypuje się na kawałki. Pewien pastor powiedział mi, musisz uważać na takie odważne deklaracje. Na przykład to, że nie pozwalasz już w swoim życiu na stres, ani jakiekolwiek zmaganie, ponieważ kiedy ci się to przydarzy, to przyjdzie na ciebie ogromne potępienie, że złamałeś swoje postanowienie. Odpowiedziałem mu, ja w ogóle nie myślę w tych kategoriach. Chcę wykorzystać w 100% łaskę, która jest w nim dostępna. Nie pozwolę, aby lęk przed czymkolwiek ograniczał mnie w korzystaniu z niej. Ja wiem, że nie będę wykorzystywał łaski po to, aby specjalnie grzeszyć, upadać i potem to usprawiedliwiać. Ja chcę się zmienić. Możesz iść ze mną, a jak nie, to idę sam. Kiedy Ciebie nie było ze mną, ja wylewałem łzy na moim łóżku. Modliłem się o to, aby każda dostępna kropla łaski została wylana na moje życie. Boże, nie pozwól mi żyć w oparciu o doświadczenia innych. Będę podążał za nimi, jeśli będę widział Ciebie w nich, ale ja będę podążał za Tobą, Królu. Przemień mnie na Twój obraz i podobieństwo. Modlę się w ten sposób, kiedy jestem sam. Łaska przychodzi, kiedy ja wyrażam tego rodzaju wiarę. Łaska sprawia, że to, o co się modlę, staje się moją rzeczywistością. Bez większego wysiłku z mojej strony. Nagle okazuje się, że nie zastanawiam się, jak Ci wybaczyć. Ja nie wiem, jak nie mógłbym. Ja nawet nie próbuję się nie złościć. Nie próbuję trzymać swoich emocji na wodzy. Moja perspektywa jest całkowicie inna. To, co stare, przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Słowo wszystko zawiera również w sobie serce, usposobienie i motywy. Może to słowo stare oznacza, że te rzeczy były złe? Może nasza perspektywa była zła? Halo, halo. Być może nasz cel i powód, dla którego żyliśmy, był zły. Być może mówiliśmy ludziom, że ich kochamy, ale tak naprawdę mówiliśmy im, że ich potrzebujemy dla siebie samych. Być może Twoje kocham oznaczało potrzebuję Cię dla siebie samego. Być może dlatego przywiązujemy się do ludzi tak bardzo, a potem jesteśmy przez nich ranieni. Być może dlatego ludzie zadają sobie tyle bólu. Nazywamy to odkochaniem się. A być może to nie była miłość, tylko coś, co wynikało z własnych egoistycznych potrzeb. Być może przez nasze kompleksy staraliśmy się odnaleźć naszą tożsamość w drugiej osobie. Karmimy się filmami, które też tak to przedstawiają. Och, nie mogę bez Ciebie żyć, tak bardzo Cię kocham. Wszystko wydaje się być takie piękne, romantyczne, same ochy i achy. A tak naprawdę to jest bałwochwalstwo, ponieważ tylko jedna osoba może zająć takie miejsce w naszym życiu. Tylko rozumiejąc to, jesteś w stanie prawdziwie cieszyć się w zdrowy sposób relacją z drugą osobą. Jeśli tego nie rozumiesz, to przekraczasz granicę bałwochwalstwa. Zamiast kochać się nawzajem, my nawzajem siebie potrzebujemy. Dziwnym trafem ludzie, których kochamy najbardziej, potrafią najbardziej nas zranić. A przecież miłość nie pamięta zła, które jej wyrządzono. Prawdziwa miłość mówi, kocham Cię. Nie zadaje pytania, czy Ty też kochasz mnie.
Kocham Cię. To wszystko, co prawdziwa miłość mówi. Ja wiem, kim jesteście. Jesteście warci każdej kropli mojej krwi, każdego rozcięcia na moim ciele. Ja dobrze wiedziałem, co ja robię, ponieważ znam Was od założenia świata. Znam Wasz potencjał i Wasze przeznaczenie. Mój duch chce w Was zamieszkać. Zrozumcie, że kiedy zostanę wywyższony, pociągnę wszystkich ludzi do siebie. Może dosłownie nie jest tak napisane w Biblii, ale właśnie to mówił całą swoją postawą. Cóż innego może mieć w sercu doskonały Zbawca, który nagi i w cierpieniu umiera na krzyżu? Zobaczcie, teraz uwolnię Was od kłamstwa. Wybacz im, Ojcze. Nie osądzaj ich i nie odpłacaj im. Wylej to wszystko na mnie. Upodobałeś sobie, aby zmiażdżyć mnie cierpieniem. Spodobało Ci się, abym ja przeszedł przez mękę i cierpienie, aby uczynić mnie zapłatą za grzechy, aby uwolnić wszystkich. Życie jednego syna za wielu. Niech tak będzie. Wybacz im, Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią. My musimy zrozumieć Ewangelię. To jest dobra nowina. Czy naprawdę myślicie, że kiedy prawdziwie w to uwierzę, to będę się obrażał na ludzi? Proszę Was. Proszę, nawet nie myślcie w ten sposób. Ja nie będę miał żadnego problemu z nikim. To, co Chrystus uczynił, jest tak bardzo większe niż to wszystko. Mój dzień ma być zepsuty przez to, jak się ktoś zachował, czy przez to, co ktoś powiedział? W moim wnętrzu jest życie. Czy rozumiecie to? W jaki sposób chcesz mnie zranić, jeśli ja wierzę w ten sposób? Bracie, ale jak wierzyć w ten sposób? Spędzaj z Nim czas sam na sam. Uwierz, że masz do Niego dostęp. Uwierz, że przez to, jak bardzo Cię kocha, możesz przychodzić do Niego z odsłoniętą twarzą. Możesz być przez Niego posilany i umacniany, tak abyś wszedł w swoje powołanie, które On ma dla Ciebie od założenia świata. To się nazywa prawda. Czego krzyż nie miał mocy odkupić? Odkupienie to odkupienie. Co zrobił Chrystus po zmartwychwstaniu? Powiedział: tak samo jak ja zostałem wysłany przez Ojca. W jaki sposób Ojciec zesłał Chrystusa? Dał swojego Syna. Tak jak Wy zobaczyliście, że ja zostałem zesłany w miłości, Wy też musicie być wysłani w miłości. Tak jak ja położyłem swoje życie, Wy kładźcie swoje. Przyjmijcie Ducha Świętego. Dlaczego On na nich dmuchnął? W ten sam sposób Bóg stworzył człowieka w ogrodzie Eden. Dlaczego dmuchnął na nich po zmartwychwstaniu? Ponieważ dopiero co wrócił sprzed tronu swojego Ojca, gdzie złożył swoją przelaną krew. A Jego krew była ofiarą za grzechy wszystkich ludzi. Co takiego Bóg uczynił przez Chrystusa? Bóg zabrał człowieka z powrotem do pierwszego dnia stworzenia, tak jakby grzech nigdy nie miał miejsca. Przez kilka tysiącleci ludzie doświadczali tego, co przyniósł grzech. Minęło kilka pokoleń i przez prawo Bóg pokazał, że potrzebujemy Zbawiciela. Ale co stało się pierwszego dnia, kiedy Chrystus zmartwychwstał? Dmuchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Dlaczego to dmuchnięcie powietrza było ważne? Ponieważ w ten sposób Bóg stworzył człowieka w ogrodzie. Odkupienie stawia nas z powrotem w rzeczywistości sprzed upadku. Tak jakby grzech nigdy nie miał miejsca, ponieważ krew Chrystusa go zmazała. Jezus udzielił im swojego ducha przez podmuch, tak jakby nigdy nie zgrzeszyli. Postawił ich przed Bogiem takimi, jakby nigdy nie spróbowali owocu drzewa. Przyniósł nowe życie przez Jezusa Chrystusa. Musicie to złapać, bo to całkowicie przemienia życie. W przeciwnym przypadku będzie to dla Ciebie tylko bajeczka na święta Wielkanocy. Nie będzie to miało wpływu na Twoje życie, ponieważ nadal będziesz oceniał swoją wartość w oparciu o swoje uczynki, a nie Jego. Słyszałem kiedyś, jak ktoś głosił: nie musisz nawet iść na sprawdzian, i tak masz najwyższą ocenę. Dlaczego? Ponieważ znalazłeś się w Nim. Co się dzieje, kiedy znajdujesz się w Nim? Zostawiasz za sobą wszystko, co znałeś do tej pory. To jest to, co mówiłem Wam o chrzcie. Pamiętacie? Jeśli wytrzymasz wystarczająco długo pod wodą, to bąbelki przestaną się pojawiać. Staram się opowiedzieć historię z moim synem, ale w międzyczasie muszę pogłosić trochę Ewangelii. Ta historia mnie do tego inspiruje, ponieważ Ewangelia się w niej odbija. Bądźcie ze mną szczerzy. Jeśli wychowujecie swojego syna i staracie się być dobrym ojcem i modlisz się z właściwym nastawieniem, nie pozwalasz, aby jego złe zachowanie łamało ci serce, aby sprawiało, że stajesz się bezproduktywny. W okresie życia mojej rodziny, kiedy wyglądało, jakby wszystko było nie tak, to był czas, w którym ja wzrosłem najwięcej.
Jak to możliwe? Nie myślałem o sobie. Miałem przywilej, aby być światłem i podporą dla nich w tych wszystkich sytuacjach. Nie dzwoniłem po przyjaciołach, żeby się modlili za mnie, bo jest mi tak ciężko z powodu mojej rodziny. Ja po prostu go naśladowałem. Jeśli ktoś traktował mnie niesprawiedliwie, mówiłem: wybacz im, ojcze, nie wiedzą, co czynią. Nie jestem zraniony ani zgorszony. Nie są mi nic dłużni. Moje dzieci nie istnieją po to, żebym ja żył ich życie za nich. Nie istnieją po to, żebym ja był z nich dumny. Boże, dałeś mi dzieci, abym powielił w nich Twój obraz. Niech Twoje światło we mnie będzie widzialne jeszcze bardziej w tej całej sytuacji. Niech moje dzieci zobaczą w moim życiu Twoją chwałę. Zasiej w nich ziarno, które nigdy nie obumrze i od którego nie będą mogli uciec. Będę żył w bojaźni przed Tobą i nic mnie nie zachwieje. Nie jestem samotnym człowiekiem. Nie będę zadawał pytań, dlaczego moja żona to? Dlaczego moje dzieci zachowują się tak, a nie inaczej? Przestańcie się w to wpatrywać. To jest zwiedzenie. Zabawne w tym wszystkim było to, że dzwonili do mnie ludzie z problemami, które były tylko częścią tego, przez co ja przechodziłem. Nie wiedząc nawet, przez co ja przechodzę. I ja ich zachęcałem. Mówili mi, to było tak potężne, dziękuję Ci. No jasne, że jest. To, co Ci mówię, wypracowałem w doświadczeniu. Doskonale wiem, o czym mówię. Nie będę przedstawiał w złym świetle mojej rodziny. Po prostu powiem Ci prawdę, w której stoję i która jest niesamowita. W Biblii nie jest napisane, że prawda Cię wyswobodzi, no chyba, że Twoja żona traktuje Cię strasznie. W Piśmie jest napisane, prawda Cię wyswobodzi. Jeśli Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie jasne, chyba, że Twój syn Cię właśnie źle potraktował. Jeśli Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie jasne, chyba, że Twoja żona Cię zdradziła. Jeśli Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie jasne, chyba, że wszystko wokół się wali. Naprawdę tam tego nie ma. Tam jest napisane, jeśli Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało jest jasne. Koniec. Nie rozumiemy tego, ale musimy się przyznać. Mamy bardzo dużo oczekiwań wobec ludzi wokół nas. Podświadomie czerpiemy ze wszystkiego, co się dzieje wokół nas, zamiast z tego, który mieszka w nas. To najprostsza droga do tego, aby zostać zranionym, aby wybuchać gniewem, aby czuć się zawiedzionym przez kogoś. Robimy to z ludźmi w kościele. Mamy oczekiwania wobec siebie nawzajem. Czasem one są niewypowiedziane i bardzo subtelne. Nosimy te ciężary na sobie. Wchodzimy potem z tymi ciężarami do innych kościołów, ponieważ poprzednim nam się nie podobało, aż w końcu czołgamy się pod tym ciężarem. To jest jedno wielkie kłamstwo. Nie przychodzisz do kościoła po to, aby być kochanym. Przychodzisz do zgromadzenia po to, aby kochać. Wtedy nie będziesz widział żadnych problemów. Nikt nie może Ciebie zranić, kiedy to Ty jesteś osobą, która chce coś dać, która ma piłkę, która jest w ofensywie. Jeśli jesteś w defensywie, zostaniesz zmieciony. On jest moją skałą i On jest moją obroną. On jest moją tylną strażą i nie możesz zakraść się i zaatakować mnie od tyłu. Jeśli ja wstaję rano po to, aby Ciebie kochać, nie możesz mi uczynić niczego złego. Jedyne, co możesz zrobić, to mnie zachęcić. Jeśli przychodzę na zgromadzenie po to, aby Ciebie kochać, aby położyć moje życie za Ciebie, to nigdy nie możesz mnie zawieść, ponieważ ja nie mam wobec Ciebie oczekiwań, tylko wobec Boga. Nie składam mojego zaufania w Tobie, ale w Nim. Jesteśmy powołani do tego, aby być ludźmi godnymi zaufania. Żyjmy w ten sposób. Ale ja nie składam mojego zaufania w Tobie. Ja ufam Jemu. I nawet jeśli potraktujesz mnie w sposób, który wydaje się nie do pomyślenia, moje myśli przez chwilę są w szoku, ale zaraz zrzucam to z siebie i mówię sobie, to nie jest moja sprawa. Ja nie mogę ocenić tego, co jest w sercu mojego brata. Dziękuję Ci za to, że on ma przeznaczenie. Daj mu najgłębsze przeżycie Twojej miłości, jakie kiedykolwiek miał. Wykonaj niesamowitą pracę w jego sercu. No nie wierzę, że on mi to zrobił po tylu latach. Zastanawiam się, co on sobie w ogóle myślał przez te wszystkie lata. Jestem tak zniechęcony. No, ale chyba muszę iść się pomodlić. Pobudka. Nieźle to zagrałem. Mam nadzieję, że nie zapapugowałem nikogo z Was. To jest analityczne myślenie, które nie przynosi żadnego życia. To jest naturalne, ludzkie myślenie. Droga, która wydaje się być słuszna. Znajdujesz dwie czy trzy osoby, które myślą w ten sam sposób i myślisz, że to czyni to słusznym. To nie są ludzie, z którymi powinieneś się spotykać i rozmawiać, zwłaszcza w tak trudnym czasie. Oni ci nie pomogą, będą tylko lizać twoje rany.
dadzą ci powód i przyzwolenie na to, abyś nadal żył w bólu. Będą tobie współczuć i maskować brak Bożego sposobu myślenia modlitwą. Och, Panie, przyjdź i pociesz mojego przyjaciela. Nie wierzę, jak to się mogło w ogóle stać. Nazywamy to współczuciem. Jedyne, co robisz, to wyświadczasz niedźwiedzią przysługę. Uczysz w ten sposób ludzi, że mają prawo znajdować się w tym miejscu. Nie, Dan, to jest tylko współczucie. Wiem, o czym mówisz i możesz współczuć, ale niech to nie trwa dłużej niż 20-30 sekund. Tyle wystarczy, aby ktoś zrozumiał, że zależy ci na nim. Ale po pół minucie musisz zacząć przewracać ich myślenie do góry nogami, tak aby to, co przeżywają, nie stało się ich tożsamością. Ludzie w naszym życiu nie są Bogiem. Jezus jest Bogiem. To On ma prawo wpływać na moje życie. Nawet gdyby ktoś został zdradzony przez współmałżonka, nie dałbym zdradzonemu małżonkowi prawa, aby miał złamane serce. Nie pozwoliłbym mu przylepić sobie łatki zdradzonego. Ja jestem bardzo określony w tych rzeczach. Powiedziałbym takiej osobie coś takiego. Bardzo mi przykro z powodu decyzji, którą podjął twój współmałżonek. To jest zły wybór, który może mieć bardzo realny wpływ na twoje życie i twoich dzieci. I w tym momencie zaczynam płakać. Tak bardzo chciałbym, aby twój współmałżonek nie podjął tej złej decyzji. Ale teraz, proszę, spójrz mi prosto w oczy. To, co twój współmałżonek zrobił, nie zmienia w żaden sposób twojego powołania, namaszczenia i sposobu, w jaki Bóg na ciebie patrzy. Nie pozwól, aby decyzja, którą on podjął, stała się twoim życiem. Nie pozwól, aby twoje serce się zatwardziło. Nie zadawaj Bogu dziesiątek pytań pod tytułem, gdzie się podziewałeś. Bóg nie miał z jego decyzją nic wspólnego. Pozwól, aby pragnienia, żeby to robić, umarły w tobie. Zacznij przybliżać się do Jezusa. Wrośnij w Niego bardziej niż kiedykolwiek w twoim życiu. I wiedz, że nie potrzebujesz uzdrowienia. Masz Jego. Mówisz mi, Dan, jest niemożliwe, żeby żyć w ten sposób. Zdziwiłbyś się, co jest możliwe. Jezus powiedział nam, że mamy Go naśladować. Paweł napisał, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Inne tłumaczenie mówi, bez zgorszenia w sercu. Powiedzcie mi, dlaczego Paweł mówiłby, że mamy żyć w ten sposób, jeśli to by nie było możliwe? Pozwólcie, że rzucę wam wezwanie tego popołudnia. Żyjcie bez zgorszenia. Pierwszy list Jana mówi, kto miłuje swojego brata, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Dalej pisze, kto nienawidzi swego brata, jest nadal w ciemności. Dlaczego? Ponieważ nienawiść jest jak morderstwo. Odcinasz się od ich przeznaczenia w Bogu. Potrafisz tylko przeklinać, a nie błogosławić. Patrzysz na to, co zrobili, a nie na to, do czego są stworzeni. Pozwalasz, aby ich grzech definiował ich w twoich oczach. W takim miejscu nie jesteś w stanie prorokować do ich życia i ogłaszać wypełnienia się ich powołania. Ale jeśli w ten sam sposób zostanie potraktowana osoba, która prawdziwie kocha, to ona nie zamknie się w pokoju, aby się użalać nad sobą, ale zacznie wołać do Boga o osobę, która ją źle potraktowała. Co by było, gdybyśmy wylewali łzy nie ze względu na siebie, ale ze względu na tą drugą osobę? Może wam się wydawać, że się powtarzam, ale dobrze jest słyszeć te rzeczy powtarzane w kółko. Byliśmy karmieni kłamstwem całe nasze życie. Prawdopodobnie nikt wcześniej w twoim życiu nie podważał tych postaw. Każdy z nas myślał, że to normalne. Przecież każdy może mieć trudniejszy moment, ciężki dzień. Musimy po prostu przez to przejść. Kiedy myślimy w ten sposób, to tak naprawdę pozwalamy sobie na to. Właśnie dlatego, kiedy nam się to przydarza, to prawdziwie nie pokutujemy. Przecież tacy już jesteśmy. Bóg jest dobry, na pewno coś uczyni. A co jeśli to, co Bóg chce uczynić, to zabrać tobie twoje przyzwolenie na to? Musisz złożyć przed Bogiem ten sposób myślenia w modlitwie. Uświęcić się przez wiarę. Pozwólcie, że rzucę wam wyzwanie. Jeśli zrobisz to przed Bogiem, bez żadnych ukrytych motywów, nie po to, aby Bóg przeprowadził cię przez tę trudną sytuację. Musimy skończyć z tym. Podejmuję tę decyzję, abym mógł w pełni stać się osobą, którą ty chcesz, żebym się stał. Mój cel, dla którego jestem tutaj na ziemi, zostanie wypełniony. Nie robię tego z żadnej innej przyczyny. Podejmuję tę decyzję ze względu na Chrystusa we mnie. Amen. Taka postawa nie zatwardzi twojego serca. Sprawi, że twoje serce będzie wrażliwe i kochające. Nie zauważysz nawet kiedy, ale staniesz się wolny od opinii innych ludzi. Zostaniesz uwolniony od siebie samego, a w konsekwencji będziesz uwolniony od opinii i zachowań innych ludzi. Dowodem na to, że jesteś wolny od siebie samego, jest to, że jesteś całkowicie wolny od zdania i zachowań innych ludzi. Jeśli nie jestem wolny od twojego zdania na mój temat, to znaczy, że uważam, że coś mi się od ciebie należy. I jeśli w tym stanie zawiodę się na tobie, to za każdym razem, gdy ktoś o tobie wspomni, nie będę widział twojego przeznaczenia, jakie masz w Bogu. Jedyne, co będę widział, to to, jak bardzo się na tobie zawiodłem. Może to zabrzmi dziwnie, ale czuję, że słuchacie. Czuję, jakbyście zasysali każde słowo. Fajne doświadczenie.
Czuję to zasysanie na całej sali. Jesteście fajni. On nie głosiłby tego tak mocno, wiedząc, że nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Dlaczego głosił rewolucyjne rzeczy? Może dlatego, że widzi w nas rewolucjonistów? Być może głosi w ten sposób na temat miłości, ponieważ znalazł w nas serca, które chcą się nią stać, jeśli tylko zobaczą prawdę wyraźnie. Może mówi takie rzeczy, ponieważ wie, że jesteśmy gotowi je przyjąć. Dan przyjechał tutaj i daje nam srogie lanie. Nie, ja nikomu nie spuszczam lania. Po prostu mówię wam, kim naprawdę jesteście. Nie chcę, żebyście przeżyli swoje życie zwiedzeni. Nie chcę, żeby okoliczności, w których jesteście, was zniszczyły. Zwłaszcza gdy wiem, że macie Boże życie w sobie. Rozumiecie? Spróbuję wrócić do historii o moim synu. Wszedł do domu cały zestresowany. Próbował usiąść w fotelu, ale zaraz z niego wyskoczył i spytał się, czy mogę cię przytulić? Podeszłem i przytuliłem go. W tym momencie już zaczyna szlochać. Trzęsie się cały. Powiedział, tato, nie wiem nawet od czego zacząć. Płakał w niekontrolowany sposób. Odpowiedziałem, pozwól w takim razie, że ja zacznę. Odsunąłem go troszkę od siebie, chwyciłem za ramiona i spojrzałem prosto w oczy. Chcę, żebyś wiedział, że nie jestem na ciebie zły, ani nie jestem tobą zawiedziony. Nie ma we mnie cienia frustracji. Jeśli płakałem z twojego powodu, to nie ze względu na to, że mnie to dotknęło tak bardzo. Płakałem z twojego powodu, wołając za tobą, ponieważ wiem, że jesteś wart o wiele więcej niż to. Jesteś wart więcej niż to, co o sobie wierzyłeś. Witaj z powrotem w domu, tak dobrze cię widzieć. Był całkowicie pozamiatany. Spytał mnie, jak to możliwe, że nie jesteś na mnie zły? Odpowiedziałem mu, jak mógłbym? Nie mam najmniejszego prawa, aby być zły na ciebie. Moim prawem i przywilejem jest ciebie kochać. A ty nie jesteś mi winien niczego. Nie rozumiem, jak to możliwe, że nie jesteś na mnie zły? Odpowiedziałem mu, możesz to zrozumieć. Wiesz, że Jezus żyje we mnie. Moja żona powiedziała mi, że opowiadał jej w kółko, jak bardzo wstrząsnął nim sposób, jakim go przywitałem. Bądźcie ze mną szczerzy. Całkowicie. Jeśli nosisz w sobie ukryty ból, masz w sobie żal ze względu na to, co on zrobił, widzisz, jak to wpływa na twoją żonę, widzisz, jak nie masz takiego samego dostępu do swojej żony, ponieważ jej serce się zamyka ze względu na tą sytuację. Ja nie mówię, że moja żona się tak zachowała, ale pokazuje, co się może dziać. Nagle się okazuje, że wasza relacja traci na tym. Jeszcze raz, ja nie mówię, że to się działo w relacji z moją żoną, ale bądźmy ze sobą szczerzy. Nagle nie macie tej samej bliskości w relacji, nawet jeśli chodzi o wasze życie intymne. Nie no, słuchaj, ja nie mam ochoty na nic, martwię się o mojego syna. I zaczynasz sobie myśleć, no, to mnie dużo kosztuje. Nie mam teraz nawet tak bliskiej relacji z moją żoną, ponieważ ona tak bardzo się nim przejmuje. Boże, no zrób coś z tym. Musisz przyprowadzić mojego syna z powrotem. Zapewniam cię, że on nie przyjdzie tylko dlatego, bo jesteś nim sfrustrowany. To, co może go przyciągnąć, to łaska Boża. To, że widzisz w nim wartość. To, że ciebie to nie dotyka i nie niszczy w żaden sposób. To, czego twoja rodzina najbardziej potrzebuje w takim momencie, to Chrystus w tobie. Dlaczego więc im go nie dać? Jeśli tego nie zrobisz, to stajesz się kolejnym sfrustrowanym facetem, który potrzebuje modlitwy. Musimy rzucać sobie takie wyzwania. My nie potrzebujemy ciągłych modlitw za nas samych. Jedyne, czego potrzebujemy, to zrozumienia i życia w taki sposób, w jaki wierzymy. Ja nie mówię, że proszenie o modlitwę jest czymś złym, ale nie pozwól, żeby to było stanem, w którym ciągle się znajdujesz. Jest miejsce, do którego można dorosnąć w Chrystusie, w którym nic nie będzie w stanie tobą potrząsnąć. Jest napisane, sprawiedliwi nie zachwieją się nigdy. Nie jest tam dopisane, no chyba, że ktoś przekroczy wszelkie granice. Nie ma czegoś takiego jak przekroczenie wszelkiej granicy. Sprawiedliwi nigdy się nie zachwieją. Nie musisz wierzyć w to, ale ja zamierzam. Tak naprawdę nie potrzebuję, żeby ktokolwiek ze mną w to wierzył. Ja będę w to wierzył i będę tego doświadczał. Dlatego jak głoszę, wyglądam dla ludzi jak przybysz z kosmosu. Z jakiej planety ty się, człowieku, wziąłeś? Z tej samej, do której ty jesteś powołany, aby na niej żyć. To prawda, nie jestem z tej samej, na której ty żyjesz w tej chwili. Naprawdę dobrze dzisiaj głoszę. Mój syn mieszka teraz w Tennessee. Ma się świetnie. Naprawdę jego życie się układa. Po raz pierwszy w życiu doświadczył objawienia swojej własnej wartości.
Przez większość czasu płacze. O wielu rzeczach Duch Święty go przekonuje. Chce wypełnić w 100% powołanie, do jakiego Bóg go stworzył. I tak bym wam nie skłamał, że ma się dobrze, gdyby tak naprawdę się nie miał. Ale odwiedziłem go niedawno. Jest służba, do której się przyłączył, wiele stamtąd wyciąga i sam wiele udziela. Kiedy tam pojechałem, nie wiedziałem, że to zrobił. Ale miałem właśnie wygłosić kazanie, otworzyłem swoją Biblię i okazało się, że napisał mi list na pierwszej stronie. Zaskoczyło mnie to, nie wiedziałem, co to jest. Napisał tak, data, kocham cię, tato, wykrzyknik. To jest mój syn, którego wydawało mi się, że straciłem, kiedy miał 13 lat i zaczął brać narkotyki. W wieku 13 lat. W wieku 16 lat wyglądało na to, że straciłem go całkowicie. Kiedy miał 17 lat, nie miałem już żadnego wpływu na jego życie. Kiedy miał 18, wyprowadził się z domu. Zapukał do drzwi, kiedy miał 22. Jeśli nie jesteś ugruntowany w Chrystusie, takie rzeczy cię zniszczą. Będziesz się czuł, jakby twój własny syn cię zdradził. A wy, mamy, też potraficie być twarde. Karmiłam cię, wychowywałam cię. Dzięki mnie przyszedłeś na świat. Jeszcze chwila i przeze mnie z niego też odejdziesz. No to nie ma nic wspólnego z Jezusem. Bardziej mi to brzmi na twoje sfrustrowane i zdesperowane serce. Brzmi to sensownie, ale problem w tym, że i tak każdy na tym traci. Zdobywasz sobie jedynie przyjaźń innych ludzi, którzy mają podobny problem, ale to też niewiele zmienia. Grupy wsparcia, które sobie tworzymy, zajmują się tylko lizaniem swoich wzajemnych ran. To jest trochę obrzydliwe. Zaprezentuję wam, jak to wygląda, tak żebyście już nigdy nie mieli pokusy tego robić. To jest naprawdę obrzydliwe. Nikt nigdy nie został uzdrowiony w ten sposób. Ludzie są tylko utwierdzani w swoim bólu. Wiem, o czym mówisz, bracie. Przechodziłem przez to samo. Wiem, jak się czujesz. Nie potrzebujesz kogoś, kto zrozumie twoje uczucia. Potrzebujesz kogoś, kto powie ci, jakie jest serce Boga w tej sytuacji. Tak, aby twoje uczucia mogły się zmienić. Czy uczucia są prawdziwe? Jasne, że tak. Dlaczego są tak prawdziwe i tak silne? Dlatego, że ten sposób myślenia jest wszystkim, co znasz i wszystkim, co widzisz. Jeśli zmienisz sposób myślenia, to uczucia też ulegną zmianie. Nie mówię tego w arogancki sposób, po prostu tak jest. Jest wielu nauczycieli i pastorów, którzy są całkowicie przerażeni na myśl głoszenia tego, co właśnie wam głoszę. Nie wierzą, że to jest możliwe, dlatego, ponieważ sami żyją w bólu. Nie możesz głosić w autorytecie tego, czym sam się nie stałeś. Jeśli jako liderzy ograniczymy się do głoszenia tylko naszych doświadczeń, to nie będziemy głosić Chrystusa. Każde twoje kazanie będzie się kręciło wokół tego, co ty przechodzisz, a nie wokół tego, co on przeszedł. Ludzie i tak będą za tobą podążać, ponieważ ich kochasz, ale nie będą naśladować Chrystusa w tobie, tylko to, co dzieje się w twoim życiu. Okazuje się, że nie głoszę jego życia, ale swoje. Głosimy samych siebie, a nie Jego. To jest dokładnie to, przed czym Paweł ostrzegał. Wszystko w porządku, kochani? To jest naprawdę dobre. Zgadzam się z wami. Nie mówię tego, bo jestem z siebie dumny. Ja czuję, że to jest dobre, ponieważ to przynosi życie do mojego serca. Moje serce wypełnia się życiem, kiedy tylko myślę na te tematy. Dalej pisze tak. Kocham cię, tato. Kiedyś odsuwał się ode mnie. To nie oznacza, że ja robiłem coś źle. No, musisz uważać, Dan, jesteś w służbie. Być może za dużo od niego oczekujesz. Przestańcie. Na pewno on czuje presję twoich oczekiwań. Z drugiej strony, my możemy od naszych dzieci oczekiwań, bo wiemy, że nasze dzieci są odbiciem nas samych. Kiedyś mu powiedziałem, ja jestem dużo większy niż to. Ty możesz stać się odbiciem mnie, ale to nie oznacza wcale, że nim jesteś. Na ten moment jesteś odbiciem siebie samego. Hello? Moje dzieci były nastolatkami, kiedy posadziłem ich na kanapie i zacząłem im tłumaczyć. Kochani, my nie żyjemy w szklanym domu. To jest nasz przywilej, my możemy żyć w przejrzystości. Ale nie żyjcie pod presją bycia oglądanym przez wszystkich wokół. Nie wierzcie w te wszystkie dyrdymały, które ludzie mówią. To jest nasz przywilej, aby żyć w relacji z Chrystusem. Powiedziałem im, wasze życie może być odbiciem mojego, waszej mamy i naszej rodziny.
Może takie być, ale prawdą jest, że życie każdego jest odbiciem jego własnych wyborów i odbiciem miejsca, w jakim znajduje się jego serce. Moja służba nie jest zagrożona sposobem, w jaki wy żyjecie. Mam przywilej bycia w Chrystusie i to się nigdy nie zmieni. Wasze decyzje i wasze życie nigdy nie będzie dla mnie zagrożeniem. Nigdy nie będziecie przeze mnie zmuszani, aby żyć chrześcijańskim życiem. Ale zachęcam was, żebyście poznali Jezusa, bo to jest najlepsza rzecz na świecie. W taki sposób wychowywałem swoje dzieci. Tłumaczyłem im to wszystko. Czasem możesz tłumaczyć, tłumaczyć i tłumaczyć, ale one i tak podejmą swoją decyzję. Czy to musi oznaczać, że ty robisz coś źle?